Bardzo się cieszę, najwyższa izba kontroli została audytorem Rady Europy. To ten najbardziej prestiżowy audyt będzie wykonywany przez polski NIK. Warto także zauważyć, bo to jest wyraz zaufania do kontrolerów, kontrolerek. Polskiej Najwyższej Izby Kontroli, w jakim stylu ta decyzja została podjęta. Na czterdzieści kilka krajów głosujących, a pamiętajmy, że mieliśmy kilku silnych międzynarodowych konkurentów. Polski NIK dostaje dwadzieścia kilka głosów. Nasz najpoważniejszy konkurent, czyli NIK niemiecki, NOK niemiecki, otrzymuje siedem głosów. To pokazuje, jak silna jest pozycja międzynarodowa Polskiej Najwyższej Izby Kontroli, jak duże jest zaufanie do polskich kontrolerów.